naszej duszy. Ona będzie tą granicą teraz. Granicą, gdzie będziemy teraz jasno widzieć, co jest plewą, a co jest ziarnem w naszym życiu. Ojcze, my przyjmujemy objawienie o wszelkich fałszywych przyjaźniach, o wszelkich fałszywych relacjach, o wszelkich fałszywych działaniach, choćby nie wiem jak pobożnych, ale działania, które nie są najlepsze, Ojcze. Ojcze, a my wiemy, że masz dla nas rzeczy najlepsze. Ty powiedziałeś, że masz o nas dobre myśli, aby nam zgodować przyszłość i natchnąć nadzieją. Ojcze, my nie będziemy zostawali w tym, co stare teraz. My przyjmujemy Twój przełom. Przyjmujemy Twój przełom teraz. Halleluja. Halleluja. Holy Spirit, przyjmujemy Twój przełom. Cudowny, Święty Duch. Niech przyjdzie Twój przełom teraz. My go bierzemy. My bierzemy Twój przełom. Holy Spirit. Holy Spirit. Twój przełom. Twój ogień, Duchu Świętego, Twój ogień, Twój ogień, Szyjku Boga.
każdą formę przekleństwa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Siła niebieska. Dziękujemy, że Twoi aniołowie chronią tą wspólnotę i dbają. Dziękujemy, że Twoja krew, Jezus, ochrania tą wspólnotę, że stawia się za nią w niebie przez cały czas. Siła niebieska. Dziękujemy Ci za łaskę, za cudowną łaskę, za to, że ani sobie nie musimy zasługiwać.
Niech będzie silny, mocny, wyraźny. Halleluja. Ojcze, niech rośnie ich odwaga. Niech odwaga ich rośnie. Odwaga. Niech idą szerokim krokiem, ponad lękiem, ponad strachem wszelkim. Wszelka fobia odejdź. Wszelkie fałszywe wyobrażenie rzeczy odejdź. Wszelki lęk odejdź. Wszelki depresyjny stan odejdź. Wszelka niepewność odejdź. W imieniu Jezusa. Ojcze, my wzywamy teraz mądrość, roztropność. Wzywamy ponad ludźmi, nad każdym człowiekiem. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ciężar potępienia spadnie z ludzi. Jakiekolwiek potępienie, ja teraz przeklinam Cię i mówię, rozsepnij swój pas teraz. Rozsepnij swój pas. Nie ma żadnego potępienia. Żadnego potępienia. Żadnego potępienia nad tymi, którzy są w Chrystusie Jezusie. Żadnego potępienia. Ja rozsepnij.